dzisiaj jesteś może w takiej sytuacji, że masz złego, nieprzyjemnego szefa, który zawsze krzyczy, dominuje nad tobą, nie szanuje twojej pracy, zawsze jest bardzo wymagający. I mając już tego dosyć, zmieniasz pracę na inną. I okazuje się, że w tej nowej pracy znów trafiasz na takiego samego szefa, który znów próbuje dominować, który cię krytykuje, który nie akceptuje, tylko wszystko jest takie ciężkie, nieprzyjemne. I znów zmieniasz tą pracę i znów trafiasz na taką samą sytuację. To jest wskazówka na pewien wzór. Wzór, który jest zapisany w tobie i który oznacza, że pewne części twojej duszy zostały odrzucone. Może w twoim dzieciństwie miała miejsce taka sytuacja, że twój ojciec albo wychowawca, nauczyciel w szkole był właśnie taki dominujący, wymagający, podnosił głos. I jako dziecko czuliśmy się tacy bezbronni, bezradni, bo gdy próbowaliśmy się przeciwstawić, powiedzieliśmy, co myślimy, lub w jakikolwiek sposób próbowaliśmy zrobić coś według nas, to spotykało nas jeszcze więcej agresji, jeszcze więcej dominacji, jeszcze więcej krzyku czy negatywnych emocji. I w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu walczyć z tą osobą. Nie ma sensu walczyć o swoje racje. Nie ma sensu przekonywać tej osoby o tym, że jest inaczej, że my czujemy inaczej. I w tym momencie zabraliśmy tą cząstkę naszej duszy, która cierpi, i zamknęliśmy ją głęboko do szafy, by nie cierpiała. I dzisiaj przydarzają nam się ciągle takie sytuacje, pewien wzór, i w tych sytuacjach reagujemy mechanicznie. Reagujemy według programu. To się zdarza, czuję się bezradnie, czuję się źle, to nie ma sensu walczyć z tą osobą, nie ma sensu z tą osobą dyskutować, przekonywać ją do moich racji. Czyli czujemy się mali, bezbronni i że coś nie ma sensu. I gdy takie sytuacje się powtarzają, to najwyższy czas, aby połączyć się z twoim przewodnikiem i odszukać tą utraconą część duszy, zamkniętą głęboko do szafy, otworzyć te drzwi, przyjąć tą cząstkę do ciebie, do twojego wnętrza.